Przyznaję, zapewne to nie będzie mój ulubiony program. Zapewne będzie dramatycznie, zapewne zbiegną się tutaj tłumy wojowników, tłumy zwolenników egzorcyzmów raz w miesiącu profilaktycznie, ale trudno. Biorę dzisiaj na warsztat jedną z konferencji księdza Dominika Chmielewskiego o przekleństwach. Film na YouTubie jest zatytułowany Okultystyczne i satanistyczne zabawki i bajki dla dzieci. Można go znaleźć. Sprawdzimy, proszę Państwa, co jest tam nie tak, jak nie naucza Kościół katolicki i dlaczego takie nauczanie ugruntowuje ludzi w problemach, a nie pomaga im z tych problemów wyjść. Zapraszam na program. Widzę, że tutaj już się zebrali widzowie, musimy chwilę poczekać, aż się wszyscy zbiorą. Melanio, no chodź, no musisz jeść, bo pomyślą, że jesteś opętana, chodź. Nie zachowuj się inaczej niż zwykle. Te koty. Widzę, że tutaj się spotkali już na YouTubie, czekają zwolennicy kotów. Ania Marzycielka proponuje sprawdzić, ile kotów zgromadzi dzisiejszy program. Więc kto z kotem, to proszę dać znać. Ore Ore mówi, że temat księdza Dominika powoduje u niej przypływ adrenaliny. U mnie też, a co gorsze, zauważyłam, że jak jestem w stresie, to jem. Proszę nie pytać, ile ciasteczek dzisiaj zjadłam, przygotowując się do programu, bo aż wstyd. Ewa też jest miłośniczką kotów, Jagoda również, u Angel koteł szaleje. Widzę, że wszyscy się skupili na tym kocie, on rzeczywiście jest dzisiaj bardzo charakterystyczny, łącznie z behemotem, który się tutaj pojawia. Ale proszę Państwa, problem jest dużo głębszy niż kot i ja bym bardzo nie chciała, żebyśmy go do kotów spłaszczyli. Delila z owsianym mlekiem, miłośnicy psów też są, Sławomir się melduje, Kasia, Agnieszka, Magda, ksiądz Robert, Anna, Rafał z Bydgoszczy i Michał z Teneryf. I Grażyna, i Andrzej się wita, Hator, no uważajcie, to są jakieś takie pogańskie słówka. Rafał gotowy na horror. Anna mówi, że koty przyciągają. No ja widzę, że przyciągają, na razie u mnie na liczniku 195. Myślę, że będzie więcej, bo żona pyta, ilu księży dzisiaj. Ja nie wiem, czy odliczamy księży, czy odliczamy koty. Michał pozdrawia z Legnicy ze zjazdu teologów dogmatyków. W środę się zaczyna zjazd teologów fundamentalnych. Bardzo serdecznie pozdrawiam, z wielką przyjemnością będę wówczas oprowadzać dzieci po biskupinie. Dobra, proszę Państwa, rozkład jazdy na dziś. Ksiądz Dominik Chmielewski o przekleństwach, błogosławieństwach, święceniu dziecięcych zabawek i tym podobnych. To jest program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Zapraszam serdecznie. Ja przyznaję, proszę Państwa, że nie chciałam się babrać w tym temacie. Bo wiem, że jak muchy dowiecie czego, zlecą się zaraz wyznawcy księdza Dominika, że będą mnie przekonywać, że pójdę do piekła i że się nie znam i że jestem niewierząca. Bardzo nie lubię takiego klimatu i takiej presji na tym kanale. Bez kota też można, Pani Aniu. Rozmawiałam nawet z patronami. Chciałam zrobić odcinek specjalny, taki tylko dla patronów. Pewnie sobie będziemy to jeszcze dopowiadać, ale postanowiłam, że jednak zrobię program dla wszystkich. Dlaczego? Dlatego, że w weekend obejrzałam bardzo smutny film na YouTubie. To był film kobiety, która odeszła z kościoła, ale to nie samo formalne jej odejście było dla mnie poruszające. Poruszająca była dla mnie motywacja. To, że ta pani mówiła, że odkryła, że w kościele była oszukiwana i okłamywana i że sprawdziła i to się wszystko kupy nie trzyma. Powoływała się tutaj między innymi na kanał Stacja Ateizm. W sumie można by tak naprawdę oddzielny kanał temu kanałowi poświęcony założyć, bo to, co jest tam pokazywane jako nadużycia i kłamstwa, to wynika najczęściej z takiego mocno uproszczonego czytania Biblii i Kościoła, pozbawionego wiedzy. Zajrzałam, myślałam, że się tam zmierzę z jakimś intelektualnym wyzwaniem, ale zmierzyłam się z argumentami na poziomie inteligentnego, owszem, inteligentnego ucznia z siódmej klasy szkoły podstawowej, który jest przekonany, że złapał nauczyciela na niewiedzy. To jest smutne, bo to pokazuje jakby dramat niskiego poziomu edukacji religijnej i nie przypadkiem Kościół na synodzie o tę wiedzę religijną dzisiaj woła, bo rzeczywiście okazuje się, że przez ten brak wiedzy, brak edukacji, ludzie będą odchodzić przekonani, że ktoś im wciska kit, ktoś im wciska ciemnotę. Ale najsmutniejsze w filmie tej pani była dedykacja.
Dedykacja dla księdza Dominika Chmielewskiego. Cytuję, do wgłębienia się w religię katolicką w ostatnim czasie zachęcił mnie ksiądz Dominik Chmielewski swoimi irracjonalnymi kazaniami. Wniknęłam na tyle, aby móc z pełnym przekonaniem katolicyzm odrzucić jako doktrynę nieprawdziwą. Dziękuję za przyspieszenie tego procesu. Ja się tej pani nie dziwię, bo człowiek myślący, kierujący się rozumem, a nie lękami i innymi tylko emocjami, nie jest w stanie przyjąć tej narracji i nie jest w stanie wierzyć w takiego Boga. Problem w tym, że to wcale nie jest Bóg chrześcijański. Ja się nie będę zajmowała całym nauczaniem, tego jest po prostu za dużo i ja mam jedno życie i nie zmarnuję tego życia na słuchanie manipulatora, bo tak, ten sposób mówienia jest manipulacją, proszę poczytać trochę o technikach manipulacji, wszystko będzie jasne. Ja się tutaj będę odnosiła tylko do jednego aspektu, tylko do jednego filmu i tylko o tym jednym aspekcie nauczania będę tutaj mówiła, to znaczy będę mówiła o magii. Uprzejmie proszę więc nie zalewać mnie komentarzami na temat dobrej roboty, na temat całości tego, co robi ksiądz Dominik albo innych aspektów jego nauczania. Ja się świadomie zajmuję jednym wycinkiem. Świadomie, bo po pierwsze ten wycinek mnie mocno wkurzył, a po drugie, przykro mi, ale on jest dyskwalifikujący. I pokazuje, że myślenie księdza Dominika, mimo tego, co on mówi i jak to jest pobożne na zewnątrz, w swoim rdzeniu jest pogańskie, a nie jezusowe. Od razu też uprzedzam Państwa, jeżeli czyjś komentarz chamski, niegrzeczny, nie na temat tutaj nie przejdzie i się tutaj nie pokaże, no to zapewne będzie to działanie Michała Archanioła albo innego anioła, który będzie mnie strzegł, tak się umówmy. Ten anioł ma swoje konkretne imię, ale to nieważne. Film, o którym mówię, proszę Państwa, jest zatytułowany Okultystyczne i satanistyczne zabawki i bajki dla dzieci. To jest z pewnością fragment jakiejś większej całości, jakiejś większej konferencji, która została wycięta, przycięta, nie wiem. Trwa to ponad 20 minut. Ja musiałam tego, proszę Państwa, wysłuchać. Co więcej, musiałam tego wysłuchać dwa razy. Proszę o tym pamiętać, jeśli się będą Państwo zastanawiać, czy warto dorzucić mi parę groszy na Patronite. To się poleca. I lecimy, proszę Państwa. Ja mogę dzisiaj nie nadążać z komentarzami, ale proszę mi to wybaczyć, dobra? Nie dam chyba rady emocjonalnie jednego i drugiego ogarniać. Zaczynamy. Te dwie siły, cytuję, błogosławieństwa i przekleństwa, mają swoje charakterystyki. To jest bardzo ważne, ponieważ od znajomości tych dwóch sił zależy nasze szczęście lub nieszczęście w życiu, jak również znajomość zasad duchowych, które rządzą tymi dwoma siłami, błogosławieństwa i przekleństwa. Są bardzo ważne, aby je poznać. Proszę zauważyć, szczęście i nieszczęście nie zależy tutaj od naszej pracy. Szczęście nie zależy od posłuszeństwa Bogu, od naszego powołania, jego przyjęcia i realizacji. Nasze szczęście nie zależy tutaj od wyborów, jakie dokonamy w życiu. Nie zależy od tego, na ile zaufamy Bogu. Nasze szczęście, według tego, co tu słyszymy, zależy od znajomości dwóch sił, błogosławieństwa i przekleństwa. I to między tymi dwoma siłami bezosobowymi, za to dającymi sobą kierować, będzie gdzieś osadzone nasze życie. Skąd ksiądz Dominik zna te zasady, które kierują błogosławieństwem i przekleństwem? Czy wyczytał je z Ewangelii? Ja w Ewangelii, szczerze mówiąc, przez 45 lat życia, z tego 10 lat studiów teologicznych, no nie znalazłam. Czy znalazł je w takiej magicznej książce pod tytułem Katechizm Kościoła Katolickiego? Nie znalazłam. Czy znalazł to w dokumentach soborowych, tam na półce też są? Nic mi o takich treściach nie wiadomo. Ale ksiądz Dominik ma dostęp do tajemnej wiedzy, która poprowadzi nas przez ten świat duchowy między siłami błogosławieństwa i przekleństwa. Bardzo sprytny zabieg, bo mistrzowi, przewodnikowi, który ma dostęp do wiedzy innym niedostępnej, no trudno jest odmówić, trudno jest też go zakwestionować i podważyć. Słuchamy dalej. Cytuję.
Błogosławieństwo lub przekleństwo może być uwalniane przez trzy rodzaje nośników, przez trzy rodzaje działania. Przez słowo, przez przedmiot, przez przestrzeń. To ja sięgnę znowuż do magicznej niebieskiej książeczki Katechizm Kościoła Katolickiego, punkt 2626. Błogosławieństwo jest wyrazem głębokiego dążenia modlitwy chrześcijańskiej. Jest ono spotkaniem Boga i człowieka. W błogosławieństwie dar Boga i przyjęcie go przez człowieka nawzajem się przyzywają i jednoczą. Modlitwa błogosławieństwa jest odpowiedzią człowieka na dary Boże. Ponieważ Bóg błogosławi, serce człowieka może z kolei błogosławić tego, który jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa. Błogosławieństwo jest więc tutaj dialogiem między człowiekiem a Bogiem. Katechizm 1078 punkt. Błogosławienie jest czynnością boską, która daje życie i której źródłem jest Ojciec. Jego błogosławieństwo jest równocześnie słowem i darem. W odniesieniu do człowieka pojęcie to będzie oznaczać adorację i oddanie się Stwórcy w dziękczynieniu. I 1671. Wśród sakramentaliów znajdują się najpierw błogosławieństwa osób, posiłków, przedmiotów, miejsc. Każde błogosławieństwo jest uwielbieniem Boga i modlitwą o Jego dary. W Chrystusie chrześcijanie są błogosławieni przez Boga Ojca wszelkim błogosławieństwem duchowym. Dlatego Kościół udziela błogosławieństwa, wzywając imienia Jezusa i czyniąc zazwyczaj święty znak krzyża Chrystusa. Proszę zajrzeć do katechizmu, tam o błogosławieństwach jest sporo. Żaden punkt nie mówi o błogosławieństwie jako o jakiejś energii czy sile, która się przyczepia do miejsc, do rzeczy, do słów i w ten sposób przenoszonej. Dawcą błogosławieństwa jest Bóg. Przekleństwo jest brakiem Bożego błogosławieństwa. To nie jest jakaś energia przenoszona jakimiś nośnikami. Błogosławieństwo jest relacją człowieka z Bogiem. Przynajmniej w katechizmie Kościoła Katolickiego, bo w nauczaniu niektórych księży już niekoniecznie. Tutaj słyszymy tak. Może być słowo błogosławienia lub przeklinania, przedmiot błogosławiony lub przeklęty. A ja się pytam, kim tutaj jest w takim razie Bóg? Czy on na pewno jest tutaj pomyślany w tym toku myślenia jako ktoś, kto jest Panem błogosławieństwa, rozdającym swoją miłość? Czy jest kimś, z kim wchodzimy w relacje? Czy jest czymś, co nam służy do energetycznego błogosławienia? Czy Bóg nie jest tutaj niewolnikiem naszych przekleństw i błogosławieństw? Czy nie jest trochę gadżetem, którym się posługujemy, żeby na kogoś ściągnąć błogosławieństwo albo żeby komuś je odebrać? Cytuję, Jezus powiedział, że z każdego niepotrzebnie wypowiedzianego słowa zdamy relacje na sądzie. I tu nie chodzi tylko o panie, które są gadułami, ponieważ wiele słów wypowiadamy nadaremno, one nie wnoszą nic do naszego życia. Ja to pomijam miłosiernie ten słaby żarcik z pań, księża plotkują więcej. Owszem, Jezus mówi o wielomóstwie na modlitwie, ale znów my musimy pamiętać, w jakim kontekście historycznym to mówi, że on to mówi w kontekście długich modlitw w świątyni, modlitw odmierzanych kolejnymi wersami, gdzie nieważne co jest w sercu, trzeba wyrecytować wszystko i raczej miał tutaj na myśli bardziej szkodliwą mowę i zwodzenie ludzi, niż to, że ktoś lubi rozmawiać o pogodzie albo po prostu opowiedzieć swoje życie. To akurat nie ma nic wspólnego z przekleństwami, mam wrażenie, ale chciałabym przytoczyć tę opowieść księdza Dominika w całości. Cytujemy dalej. Słowa, które niosą przekleństwo, to nie są do końca słowa, które my uważamy za przekleństwa. Tutaj parafrazuję, że nie chodzi tylko o wulgaryzmy, chodzi o słowa, w których źle życzymy komuś, jakieś iść do diabła, czy niech cię piekło pochłonie. Oczywiście, proszę Państwa, żeby nie było, że ja jakkolwiek próbuję bronić tutaj takiego mówienia. Nie bronię. Nie powinniśmy w ten sposób źle życzyć nikomu. Ale czy to znaczy, że te słowa mają bezwzględnie moc potępiającą? Czy to znaczy, że te słowa skazują kogoś na potępienie?
Czy to znaczy, że te słowa naprawdę kogoś przeklinają, sprowadzając na niego nieszczęście? Co by to oznaczało, gdyby tak było? Jeżeli takimi słowami sprowadzam na drugiego człowieka nieszczęście, jak twierdzi ksiądz Dominik, to znaczy, że po pierwsze, wpływam na wolną wolę tego człowieka i wpływam ja na jego życie bez jego wiedzy i bez jego zgody. Swoją drogą w czarnej magii też się próbuje robić dokładnie to samo. Po drugie, jeżeli wpływam bez wiedzy i zgody człowieka na jego życie, no to znaczy, że jestem silniejsza od Boga. Bo Bóg każdego człowieka chce zbawić. Bóg każdemu człowiekowi okazuje swoje miłosierdzie. A ja rzucam swoje przekleństwo i jednym zdaniem już go czynię nieszczęśliwym. Czyli co? Ja, rzucająca przekleństwo, zwyciężam w tym momencie Boga, tak? Jestem silniejsza niż wszystko, co temu człowiekowi dał Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Jestem silniejsza od Bożego miłosierdzia, tak? Naprawdę mam uwierzyć w taką siłę swojego przekleństwa? Zobaczcie, czy to nie jest diabelskie wmówić człowiekowi, że ma taką moc? Czy to nie jest najbardziej pokrętny i ukryty pod naprawdę pobożnymi szatkami sposób na wmówienie człowiekowi, że jest jak Bóg, że jest równy Bogu? To nie jest przejęzyczenie księdza Dominika, proszę Państwa, to nie jest wpadka, bo słuchamy dalej. Cytuję. Słowa przekleństwa mają największy wpływ, kiedy rodzice wypowiadają je nad dziećmi. Słowa typu jesteś beznadziejny, nic ci się w życiu nie uda, jesteś skończony, jesteś głupkiem, nigdy nie znajdziesz sobie w życiu faceta, żaden z tobą nie wytrzyma, nic ci w życiu nie wyjdzie. To nie są wulgaryzmy, to nie są słowa złorzeczenia, one mają potworną moc, te słowa. Tak, takie słowa powiedziane nie nad dzieckiem, powiedziane dzieciom, które je rozumieją, one rzeczywiście mają moc. Ale to nie jest moc magiczna. To są słowa, które mają moc niszczącą psychikę. To są słowa, które mają moc niszczenia poczucia własnej wartości. To są słowa, które uderzają w podstawowe zaufanie do rodziców. Przypisywanie temu religijnego znaczenia jest albo nieznajomością, albo ignorowaniem podstawowej wiedzy psychologicznej. Tam, gdzie mamy braki z wiedzy, tam je sobie uzupełniamy magią, jakąś nieokreśloną duchowością. Sprawy niezrozumiałe dla nas uzasadniamy w sposób zrozumiały dla nas. Ale to nie znaczy, proszę Państwa, że one są obiektywnie niezrozumiałe. Psychologia jest jednak nauką, która ma już kilka lat. Wystarczy poczytać, jaką moc mają te słowa. Cytuję. My często tego nie rozumiemy i spowiadamy się, nakrzyczałam na dziecko. To nie jest dobra spowiedź, mówi ksiądz Dominik, bo jeśli w tych słowach były przeklinania, złorzeczenie dziecku, to w spowiedzi świętej muszę te słowa przeklęte odwołać. Mamy tutaj do czynienia, proszę Państwa, z dawaniem bardzo prostej recepty na trudny i skomplikowany problem. Zranienie dziecka, odebranie mu wiary w siebie, zniszczenie jego samooceny. To jest coś, co będzie wymagało czasem długiej terapii. Rodzicom trudno jest się przyznać przed samymi sobą, że coś się w rodzicielstwie nie udało. Co dostają od księdza Dominika? Prostą radę. Idź do spowiedzi, a ta zła siła przestanie działać. Cytuję, w jaki sposób? Na przykład powiedziałam dziecku, idź do diabła. Panie Jezu, odwołuję te słowa nad moim dzieckiem. Odbieram moc tym słowom nad moim dzieckiem i błogosławię moje dziecko, aby poszło do nieba. Czyli błogosławię słowami, które są przeciwne do przekleństwa.
Padły słowa, nikt z tobą nie wytrzyma, nigdy nie znajdziesz nikogo, kto cię pokocha. Odwołuję to w spowiedzi świętej, odbieram moc tym słowom i błogosławię mojemu dziecku, że znajdzie wspaniałego męża, żonę i będzie przeżywało wspaniałą miłość. Czy rozumiecie? Niestety niektórzy księża tego nie rozumieją. No nie rozumieją, bo są jeszcze w kościele księża wierzący w Jezusa, a nie w czary Mary. I dlatego nie rozumieją. Albo właśnie rozumieją, co tu się złego dzieje. To nie Bóg, według tej tezy, ma moc dać człowiekowi dobre życie i miłość. To człowiek ma moc magiczną, którą może dać swoim słowom. To Panie Jezu tu jest tylko wtrętem. Ono daje pozór pobożności, ale to ja daję moc swoim słowom. To ja odbieram moc swoim słowom. To ja swoim słowem decyduję, jaka będzie przyszłość mojego dziecka. Rozumiecie? Czy można wyraźniej łamać pierwsze przykazanie? Czy można wyraźniej postawić się w miejscu Boga, u którego na początku było słowo? Ja wiem, że niektórzy tu liczyli na śmieszny program z kotami. Sorry, ale to ani trochę nie jest śmieszne. Dalej jest o tych księżach, którzy nie rozumieją. Cytuję. Nie mają doświadczenia w przestrzeni działania błogosławieństwa i przekleństwa i dlatego mogą kompletnie nie zrozumieć tego, co w spowiedzi świętej wypowiadacie. Tutaj czekałam, przyznaję, aż padnie nie spowiadajcie się u nich. I pomyślałam, nie no, bez przesady, jestem niesprawiedliwa, jestem złośliwa, on na pewno tego nie powie. I mamy następne zdanie. Ale Pan Jezus także bierze pod uwagę taką sytuację, więc możesz przyjść przed Najświętszy Sakrament w kościele albo kiedykolwiek masz czas na głęboką modlitwę i możesz przed Panem Bogiem odwołać te słowa w swojej osobistej modlitwie i pobłogosławić swojemu dziecku. Co tu się dzieje, proszę Państwa? Księża nie rozumieją, co mówicie. Oni się nie znają na tej przestrzeni, więc odprawcie swój rytuał magiczny odwołania mocy waszych słów sami. Nie jesteście od nikogo zależni, nie musicie się poddawać pod osąd Kościoła, tak? Idźcie przed Najświętszy Sakrament i wypowiedzcie swoje hokus pokus. To będzie równie skuteczne jak sakramentalne rozgrzeszenie, w którym ksiądz cię nie zrozumie. A nie daj Boże, jeszcze ten ksiądz cię upomni i pokaże, że idziesz za fałszywym prorokiem, nie? Za guru. Jestem ciekawa, czy przy innych winach to działa tak samo, bo jeżeli problem krzyczenia na dziecko i przekleństwa na dziecko możemy rozwiązać sobie sami, bez księdza, klękając przed Najświętszym Sakramentem, no bo ksiądz nie rozumie, no to może inne grzechy też. No nie bądźmy małostkowi. Cytuję. Ideałem byłoby, gdyby po danej modlitwie mama lub tata przyszli do swojego dziecka, przeprosili, że tak je nazwali i tą modlitwę odmówili nad dzieckiem, że odwołuję te słowa, które wypowiedziałam nad tobą, córko lub synu, i błogosławię ciebie w tym wszystkim, co jest odwrotnością słów przekleństwa. Pamiętajcie, te dwie siły działają przez wypowiedziane słowo. Nie wystarczy tylko w myślach pobłogosławić swoje dziecko, tylko w myślach odwołać to, co mówiłem, ale trzeba to wypowiedzieć głośno nad dzieckiem. No i w ten sposób chciałoby się powiedzieć, to magiczne myślenie przenosimy na następne pokolenie. I uczymy, żeby zrzekać się odpowiedzialności za swoje postępowanie i za swoje wybory, bo przecież to nie ono zachowało się głupio, tylko to wszystko przez to, że mama je przekleła, tak? Cytuję. Jedne z najtrudniejszych opętań, zwłaszcza młodych ludzi, związane są właśnie z przekleństwami rodziców nad dziećmi. My nie zdajemy sobie sprawy, jak w nerwach wypowiadamy często słowa, które mogą zniszczyć całe życie naszych dzieci. Tak, często wypowiadamy słowa, które mogą zniszczyć życie naszych dzieci, ale trzeba wziąć na klatę świadomość, że to my życie naszych dzieci niszczymy, a nie coś, jakaś siła, szatan, my. A że jednocześnie te dzieci bardzo kochamy i trudno jest pogodzić w sobie to, że kochając krzywdzimy, to fakt skrzywdzenia przypisujemy zewnętrznemu bytowi. Dzięki temu uspokajamy ten nasz wewnętrzny dysonans.
I dodatkowo mają proste lekarstwo, zamiast długiego procesu leczenia, terapii, w którym to my byśmy musieli pracować i my byśmy musieli się przyznać do winy, odwołujemy słowa i wtedy szatan przestaje działać. Cytuję, dobra nowina jest taka, że błogosławieństwo zaczyna działać momentalnie, kiedy odwołam te słowa głośno nad moim dzieckiem. Jakby to Państwu powiedzieć, żeby to nie była nowość i zbyt duży szok. Dobra nowina jest taka, że Jezus zmartwychwstał, a tym samym mamy pewność, że wszystko, czego nas uczył, jest prawdą. Niestety nigdzie nie mówił nic o natychmiastowej mocy błogosławieństwa wypowiedzianego nad dzieckiem i odwołania złej wróżby. Trochę jak zła wróżka nad kołyską Kopciuszka, Śnieżki, Śpiącej Królewny. Zawsze mi się te księżniczki chrzaniły. To jest niesamowite, że ksiądz Dominik wie, że błogosławieństwa i przekleństwa działają natychmiast i automatycznie po ich wypowiedzeniu. No, ja wiem, że jest przekonany, w to wierzę, ale to nie ma żadnego uzasadnienia w jakimś oficjalnym nauczaniu Kościoła, że ktoś to nam opowiedział, powiedział tak jest na pewno. Nie ma nigdzie mowy o traktowaniu błogosławieństw jak natychmiastowych zaklęć. No chyba, że to diabeł w trakcie egzorcyzmów mu powiedział, no ale to już każdy sobie wybiera, w co i komu woli wierzyć. Potem jest fragment o egzorcyzmach nad dziewczyną. Demon tam podał warunek, co trzeba zrobić, żeby odszedł. Ojciec miał pobłogosławić tę dziewczynę. Na końcu jeszcze wrócę do tematu egzorcyzmów, to sobie też wyjaśnimy. Na razie mieliśmy przekleństwo przez słowo i lecimy dalej. Cytuję, drugim sposobem działania jest działanie tych dwóch sił przez przedmiot. Dlatego nosimy medaliki, krzyżyki, mamy święte obrazy, które są poświęcone. Są oddane Bogu i kiedy my nosimy poświęcone przedmioty na sobie, dajemy całemu światu niewidzialny znak, że należymy do Boga. Nie wiedziałam, że krzyżyk jest niewidzialnym znakiem albo medalik, no ale okej. I znów, poważnie. Jeżeli mówimy o medalikach i ich święceniu, to mamy tutaj do czynienia nie z sakramentem, ale z sakramentaliami. Już trochę kiedyś o tym mówiliśmy. Ich poświęcenie nie jest oddaniem ich Bogu, bo to by było takie poświęcenie, jak poświęcenie Kościoła, niegdyś nazywane konsekracją. Mówiliśmy o tych zawiłościach terminologii. Medaliki i krzyżyki są potocznie, mówimy, poświęcone, ale w prawidłowej terminologii one są pobłogosławione, czyli nie oddane na własność Bogu, ale dane nam z modlitwą. Nie żeby magicznie chronić, ale żeby nam dopomagać w podejmowaniu Bożych wyborów. Błogosławieństwo jest zawsze dla ludzi, którzy tych przedmiotów będą używać, a nie jest dla przedmiotów. I wystarczy zajrzeć do różnych formuł błogosławieństwa. Jeżeli mamy błogosławieństwo krzyża, to mówimy, że spraw, abyśmy przez zjednoczenie z Chrystusem w tajemnicy Jego męki dostąpili wiecznej radości zmartwychwstania. My, a nie ten krzyż. W błogosławieństwie medalika, aby dla każdego, kto będzie pobożnie go nosił, był przypomnieniem godności chrześcijańskiej. Przy błogosławieństwie samochodu, obdarz roztropnością wszystkich, którzy się będą posługiwać tymi pojazdami. To nie jest jakaś siła, która działa przez medalik, to człowiek działa. A pobłogosławiony przedmiot ma być dlatego znakiem, przypomnieniem, że Bóg go wspiera. Słuchamy dalej księdza Dominika, jest coraz ciekawiej. Cytuję, mogą być przedmioty, które należą do diabła. Różne rodzaje talizmanów, amuletów, przedmiotów na szczęście, które dostajemy nieraz w prezentach, czasem przedmioty z folkloru obyczajowego, na przykład słoniki na szczęście z zadartą trąbą. To jest hinduski bóg używany do kultu, więc ty mając taki przedmiot, który jest wyprodukowany z intencją, że ma ci to przynieść szczęście, już jest grzechem ciężkim. Mela wychodzi. Po pierwsze, co tu jest grzechem ciężkim? Według tego, co mówi ksiądz Dominik, grzechem ciężkim jest posiadanie czegoś, co zostało wyprodukowane z jakąś intencją,
o której ty możesz nawet nie wiedzieć. W ten sam sposób grzech ciężki nie jest, tak jak w teologii Kościoła katolickiego, świadomym i dobrowolnym złamaniem woli Bożej w materii ważnej. Grzech jest tutaj pechem, nieuważnością, nieświadomym wpadnięciem w jakąś pułapkę, w którą ktoś na ciebie zastawił. Ale zobaczcie, co się może dziać z psychiką człowieka, który wejdzie w ten rytm myślenia, w ten tryb myślenia, kiedy zacznie patrzeć w ten sposób na rzeczywistość. Wszędzie mamy pułapki, które czyhają na jego duszę. Jak łatwo można w ten sposób zmanipulować ludzi słabych, ludzi lękliwych? Dokąd mają uciekać? Ano, najprościej do księdza, który rozumie te pułapki, który przyznaje im rację, który te pułapki wskaże i który łatwo jakimś egzorcyzmem ich przed tymi pułapkami uratuje. W kwestii słonika też muszę, przepraszam, bo ksiądz Dominik nie do końca się orientuje, a wystarczało wpisać w Wikipedię. To nie słonik z podniesioną trąbą jest produkowany do hinduskiego kultu. To jest duże uproszczenie. Owszem, można w każdym słoniku widzieć hinduskiego bożka, ale równie dobrze będziemy go wtedy widzieli w słoniu w zoo, bo tyle mają ze sobą wspólnego, po prostu mają kształt. A nawet część kształtu, bo ten hinduski bóg Ganesha to jest czteroręki mężczyzna z głową słonia. Jego charakterystycznym znakiem jest wybity kieł, a nie podniesiona trąba. No coś dzwoni nie wiadomo gdzie. I uwaga, proszę Państwa, teraz będzie o kotku. W Polsce niektórzy przybijają podkowy albo jemioły nad drzwiami, żeby przynosiły szczęście. Niektórzy noszą pierścień Atlantów na palcach, żeby przynosił szczęście. To wszystko trzeba wyrzucić, spalić i oczyścić swój dom i samego siebie z działania tych przedmiotów. Czasem opętane mogą być zwierzęta, które są przy nas. Bardzo często są to koty. Nie bójcie się, jeśli ktoś ma kota, to nie znaczy, że na pewno jest opętany kot. Natomiast demon lubi również wchodzić w zwierzę. Ja bym tutaj mogła, proszę Państwa, opowiedzieć ostatnio trochę, bo posłuchałam ludzi o traumach zwierząt. Zaprosić na przykład behawiorystę. I tak, pies, który był wielokrotnie gwałcony przez człowieka, może być bardzo łatwo uznany za opętanego. Niedawno była taka historia w Jastrzębiu Zdroju. Amstaff był wykorzystywany wielokrotnie przez swojego właściciela i wynajmowany różnym ludziom, zoofilom, przez ogłoszenia w gazecie. Na szczęście pies trafił w profesjonalne ręce, ale jest zwierzęciem w głębokiej traumie i się może zachowywać w sposób dziwny. Może mieć niekontrolowane, bardzo agresywne zachowania, może mieć problem z zaufaniem. No, ten konkretny pies, ten konkretny Amstaff ma już dobry dom, ma ludzi, którzy rozumieją jego zachowania i potrzeby i nikt nie uzna, że pies jest opętany. No mój pies też jest czasem dziwny. Jak się dorwie na przykład do kałuży i go nie można oderwać, to pół ulicy słyszy, no, że zarzynamy psa, taka jest wojna i taka jest afera. Ale to jest brak wychowania, błędy człowieka, no i potrzeba jakiejś terapii behawioralnej, tak, albo tresury, no nie dla staruszka umierającego, ale no, nie egzorcysty. Ale mamy tutaj przykład. Cytuję, modliliśmy się o uwolnienie kobiety opętanej i po modlitwie demony wychodziły, ale już po chwili znowu wchodziły w tę kobietę. W końcu demon został zmuszony przez Matkę Bożą, żeby wypowiedzieć, dlaczego tak jest. Okazało się, że pewna osoba, która źle życzyła tej osobie opętanej, podarowała jej bardzo miłego kotka. Ale że intencja była złorzecząca, demon przejął to zwierzę, i przez to zwierzę był cały czas bardzo blisko tej kobiety. Więc ona, wracając z egzorcyzmu do swojego domu, wchodziła w bezpośrednie oddziaływanie z tym kotem i na nowo
otwierała się na demony. Zauważam, tu jej intencja nie miała nic do rzeczy, tak? Zupełnie nieświadomie. Wszystko było już oczyszczone w jej domu z wszelkiego okultyzmu. Nie było talizmanów, amuletów, wszystkie książki o magii i wróżeniu były wyrzucone i spalone. Nikt się nie spodziewał, że infekcją demoniczną może być ten kot. To jest bardzo dramatyczne, że jakikolwiek neutralny przedmiot, ale podany z intencją złorzeczenia, może być użyty przez demony. Ja zwracam uwagę, jakie to jest destrukcyjne dla człowieka, jak to go może utwierdzać w paranojach, jak to może odciągać od szukania jakiegoś realnego źródła problemu w życiu. Zwracam uwagę, jakie to jest destrukcyjne dla całej wspólnoty, dla relacji z innymi, tak? Jak otwiera drzwi do i rasizmu, i budowania murów na granicy, i odrzucania wszelkiej inności, jako czegoś, co nam zagraża i co natychmiast uderza w naszą wiarę. Cytuję, niestety mamy wokół siebie dużo ludzi, którzy fałszywie dobrze nam życzą, ale tak naprawdę źle nam życzą i często dają nam podarunki z intencją, żeby nam to zaszkodziło. No po prostu cały tłum takich ludzi. To jest myśl, proszę Państwa, że wszyscy nam źle życzą, która stoi u podstawy większości sekt i grup destrukcyjnych. Ludzie źle nam życzą, więc trzymajmy się w gronie tych pewnych, oświeconych, oczyszczonych, którzy na pewno nie podrzucą nam opętanego kota. Swoją drogą sąsiadka musiała być jakąś czarownicą, skoro w ogóle dawała kociaka małego z intencją, żeby sąsiadce przyniósł nieszczęście, nie? Obstawiam, że pani po prostu ma jakiegoś bzika na punkcie z sąsiadki albo jakieś nieprzepracowane lęki, a sąsiadka nawet nie zdaje sobie sprawy, że jest uważana za wroga. Cytuję, bo to nie koniec z kotami. Na następnym egzorcyzmie pomodliliśmy się, żeby demon wyszedł z tego zwierzęcia. I kiedy ta kobieta wróciła do swojego domu, zastała dom całkowicie zdewastowany. Wszystko było porwane, rozszarpane, pobite naczynia i jeden wielki dramat w domu. Kota oczywiście nie było, ale kobieta była już wolna. Zakładam, że do następnego epizodu chorobowego, a młody kot prawdopodobnie był dziki, wzięty gdzieś z podwórka i akurat postanowił na przykład zapolować na muchę. Tak to właśnie wygląda dom po kocim polowaniu. Kto ma kota, proszę przyznać, ile Państwo razy mieli w mieszkaniu tak, jakby trzy diabły przez ten dom przeszły, bo ja miałam wszystko łącznie z latającymi doniczkami z szaf pod sufitem, a mieszkanie miało 4 metry wysokości. Kto ma psa, ile razy miał podarte kanapy, fotele i tapetę zjedzoną, aż po sufit, jeżeli zwierzę się świetnie bawiło albo było nieszczęśliwe, bo zostawione samo. Fufu w młodości uwielbiał się rzucać z zębami do łydki, oduczyłam go tego, ale dzisiaj nawet przy dobrej zabawie muszę mieć ten jego odruch pod kontrolą, ale to nie jest diabeł, to się nazywa instynkt. A ten kot, który zniknął z domu, to ja podejrzewam, że on prawdopodobnie przerażony albo zaspany znalazł się gdzieś pod jakimś łóżkiem, tylko pani się do tego księdzu nie przyznała. To są normalne zachowania, które się zdarzają, ale można im nadać jakąś duchową, religijną interpretację. Można nadawać religijną interpretację, szkoda, że po to, żeby karmić ludzi lękami i trzymać ich pod kontrolą. Cytuję, Magdalena pisze, że egzorcyści najpierw wysyłają do psychologa. No fajnie by było, gdyby to robili. Ja jeszcze się odwołam do mojej rozmowy z psychoterapeutą. No właśnie, dobrze by było, gdyby to najpierw robili. Niestety to nie jest norma. Cytuję dalej, ksiądz Dominik, dlatego musimy wrócić całym sercem do wiary w moc błogosławieństwa, poświęcania nieustannie wszystkiego w naszym domu. Wiara w moc błogosławieństwa? Tak, absolutnie nie będę z tego kpiła, bo tak jest. Ale czy to jest równoznaczne z tym, żeby kropić cały dom wodą święconą nieustannie? Czy to nie jest jednak magia, która będzie działała bardziej na nasz mózg, a nie na Boga? Czy Bóg rzeczywiście potrzebuje kropienia mieszkania nieustannie wodą święconą? Czy Bóg potrzebuje naszego zaufania? Ja tu widzę różnicę. Cytuję. Nawet kiedy dostajemy prezenty od ludzi, których dobrze nie znamy, a których możemy podejrzewać, że mają fałszywe intencje,
i oddać to wszystko w ręce Pana Boga. Czyli znowu już chodzi tutaj dokończenie tego wątku z kropieniem wodą święconą. Ja mam wrażenie, że znowuż dla osób, które żyją w jakichś lękach, to jest nic innego jak dawanie plasterka na głęboką ranę, tak? Takie dawanie fałszywego poczucia bezpieczeństwa, a jednocześnie umacnianie w tych lękach, bo słuchajcie, no każda pamiątka z wakacji, każdy drobiazg imieninowy, wszystko może być dane ze złą intencją, że ktoś może mi źle życzyć. I teraz co? Zacznę obserwować, czy od kiedy stoi tu ten wazonik, to czy aby nie zaczęły mnie spotykać jakieś nieszczęścia? Albo czy od kiedy stoi tu ten wazonik, to czy ja gorzej nie śpię? I jak zacznę w tym kontekście myśleć, to prawdopodobnie okaże się, że tak, że zaczęły. I znajdziemy jakieś wydarzenie, które przypiszemy mocy tego wazonika. Tak działa nasz mózg. Szuka związków, to je znajdzie. I ktoś, kto teraz każe to święcić wodą święconą, to on, mam wrażenie, cynicznie wie, że temu człowiekowi nic nie grozi, ale jak się pokropi wodą święconą, to się uspokoi, więc niech sobie kropi. Ja nie wiem, czy Państwo patroni, którym wysyłałam wiosną te podkładki pod kubeczek z Grecji, co tam wygrali coś, to ja przypominam, żeby je dobrze poświęcić, bo ja nie wiem, z jaką intencją je dawałam. Czy to nie jest tak, że wszystko jest w rękach Boga, proszę Państwa? Bo ja mam wrażenie, że mamy tu do czynienia ze światem, w którym Bóg z szatanem nieustannie wydzierają sobie rzeczywistość, a od nas zależy trochę, kto będzie wygrywał. To nie jest wizja świata z Bogiem, który zwyciężył szatana. To nie jest wizja świata z Bogiem, który pokonał śmierć. To nie jest wizja świata, w którym już jesteśmy zbawieni. My tutaj mamy, dalej cytuję, przestrzeń, która może być błogosławiona albo przeklęta. I znów, proszę Was, żebyście odnowili w Waszych domach przynajmniej raz w miesiącu poświęcenie wodą święconą całego Waszego domu, to jest bardzo ważne. I ja sobie myślę, już nie, ja nie chcę być złośliwa, to w ogóle nie o to chodzi. Czy naprawdę Bóg działa tak, że jak się nie przelecisz po tej chacie z kropidłem raz w miesiącu, to szatan cię żywcem pożre? Czy naprawdę tylko tyle jest warte zmartwychwstanie Jezusa? Dobra, niektórzy mnie tu wyklną, ale ja kiedyś z ciekawości, żeby zobaczyć, co się tam dzieje, zajrzałam na kanał jakiejś wróżki, raz, i trafiłam na jakiś programik, gdzie kazała okadzać mieszkanie kadzidełkami i kąpać się w soli bodajże, tak? Też, żeby się oczyścić. Ja się pytam, jaka tu jest różnica? Ktoś mi powie, no w adresie tutaj do Boga, a tam do anonimowej energii, tak? Ale czym się różni działanie? Niczym. Jest magicznym gestem, jest użyciem naszej siły, naszej woli, jakimś gestem, żeby przyciągnąć to, czego my oczekujemy. Jest próbą takiego działania, która sprowadzi namacalne dla nas efekty, tak? O nas nadal chodzi. Cytuję, macie może dzieci dorastające, które słuchają satanistycznej muzyki i te słowa przekleństwa i ta cała potężna, piekielna dawka rozbrzmiewa w Twoim domu. I najczęściej na próbę wyłączania takiej muzyki reagują młodzi bardzo agresywnie. Ja śmiem twierdzić, że jakby słuchali disco polo albo przebojów dwudziestolecia międzywojennego i gdyby to naprawdę kochali i wkurzony rodzic by trzaskając drzwiami wlazł do ich pokoju i demonstracyjnie to wyłączył, to oni by zareagowali równie agresywnie. Naprawdę. Tak na ile znam nastolatki. I teraz jest przepis na to, proszę Państwa. Nie żeby rozmawiać z dzieckiem, przekonywać, żeby gusta muzyczne kształtować, cokolwiek, nie. Kiedy dziecka nie ma, weź wodę święconą i porządnie pokrop pokój tego dziecka i pomódl się, żeby ten pokój przejęli aniołowie i Matka Boża. Proszę Państwa, gdybym ja się dowiedziała, że ktoś pod moją nieobecność kropi mi pokój wodą święconą, żeby coś ze mnie wypędzać, to też by coś we mnie wstąpiło, przepraszam. Albo wzywałabym lekarza do tego kogoś, poważnie się bojąc o jego ocenę rzeczywistości, tak? Znów zauważam, już całkiem serio, że mamy do czynienia z działaniem poza intencją zainteresowanego człowieka i poza wiedzą tego zainteresowanego człowieka, którego to działanie ma dotyczyć. Jeżeli robimy coś z człowiekiem, co ma zadziałać, a on o tym nie wie i tego nie chce, to to jest
czystej nomen, nomen omen, czystej wody magia. Cytuję dalej. Przez mass media bardzo dużo świata demonicznego wchodzi do naszych rodzin. Wiele dzieci jest opętanych przez oglądanie bajek, w których jest okultyzm i satanizm. Proszę Państwa, to nie jest tak. To byłoby za proste, gdybyśmy powiedzieli, że nie poświęcasz czasu dziecku, ono siedzi samo przed telewizorem, jest niewybiegane, jest pobudzone elektroniką. No nie, to by było za proste, prawda? To by była Twoja wina, to byłby Twój wybór i Ty byś musiał się zabrać do pracy, żeby coś z tym zrobić. To jest wina szatana, który wszedł przez bajki. I Ty nie musisz nic robić, wystarczy odprawić egzorcyzm, voilà, sprawa załatwiona. Cytuję, wiecie dobrze, że wytwórnia Walta Disneya jest wytwórnią satanistyczną i okultystyczną. Walt Disney był 33. stopniem masona najwyższej loży masońskiej. Tutaj ksiądz Dominik się wyraźnie chwieje, jakby nie bardzo wiedział do końca, jak to nazwać. No, to ja się zatrzymam na chwilę przy tym, bo oczywiście, że istnieje coś takiego jak działania podprogowe w mediach, tak? Czyli jakiś przekaz, który dostajemy, chociaż nie jesteśmy go świadomi. Ale proszę Państwa, jest też coś takiego jak umiejętność naszego umysłu do nadawania znaczeń tam, gdzie coś jest tylko przypadkiem. Jeżeli ktoś się uprze, żeby oglądać Kubusia Puchatka jak dzieło pornograficzne, to on sobie dopisze odpowiednie znaczenia i na bank tę pornografię w Puchatku znajdzie. Jak ktoś się uprze szukać seksualnych odniesień w Pszczółce Mai, to je znajdzie, jeżeli jest osobą dorosłą i jego wyobraźnia w tym kierunku już działa. Ja się przyznaję, że nawet w Shreku, słuchajcie, gdzie ten Lord Farquaad podobno fizjologicznie reaguje na obraz kolejnej księżniczki, ja za cholerę się nie mogłam tego dopatrzeć, nawet na powtórkach szukałam, ale no dobra, może coś ze mną jest nie tak, więc czego szukamy, to znajdziemy. I jeżeli ktoś z Państwa wyjdzie dzisiaj na spacer wieczorem przekonany, że wszystkie drzewa się na niego gapią, to dojrzy ich oczy i będzie widział, że one się gapią. Naprawdę. Wszystkie drzewa będą Państwa śledzić, tylko nie mówcie o tym swojemu lekarzowi. Jak się posadzi dziecko na 8 godzin przed Jackiem Jagatką albo naszym, no chyba niewinnym, misiem Uszatkiem, to ono też będzie przebodźcowane. No ale prościej jest mówić o opętaniu. Cytuję, celem Disneya było ukryte deprawowanie dzieci, no to jest jedna z teorii spiskowych, obecnie szczególnie z Japonii płynie bardzo niebezpieczny okultyzm, zwłaszcza przez bajki anime i mangi, dużo dzieci to ogląda, również całe wytwórnie zabawek dla dzieci są poświęcone szatanowi i produkują zabawki dla dzieci z intencją szkodzenia, wiele małżeństw i rodzin, które spotkałem, były bardzo pobożne i religijne i nie było nic, co by mogło spowodować dziwne zachowanie dzieci. Okazało się, że dzieci zostały otwarte na demony poprzez zabawki i bajki, które były okultystyczne, których rodzice nie kontrolowali, a dawali dzieciom do oglądania. Nie okazało się, że dzieci zostały otwarte na demony, tylko ksiądz Dominik uznał, że zostały otwarte na demony. To po pierwsze. Jeżeli rodzice, proszę Państwa, nie kontrolowali tego, co dzieci dostają do oglądania, a tak ksiądz Dominik mówi, no to na pewno nie było żadnych przyczyn w ogóle złego zachowania, nie? Na pewno nie było tam braku zainteresowania dzieckiem, na pewno nie było nieobecności rodziców przy dzieciach, na pewno relacje były wzorowe, po prostu przypadkiem rodzice nie kontrolowali tego, co oglądają ich dzieci. Tylko, że dziecko siedziało godzinami przed telewizorem, a rodzic nie wiedział, co jest w telewizorze. No po prostu żadnych przyczyn, jasne. Cytuję... Więc proszę Was też, jeśli kupujecie różnego rodzaju przedmioty dla Waszych dzieci, to poświęcajcie je kropiąc wodą święconą, oddając te zabawki aniołom, stróżom Waszych dzieci. Nie wiem, czy jak majtki od Chińczyka się kupuje, to też trzeba, bo nie wiadomo z jaką intencją powstały. Ja to myślę, proszę Państwa, że najpierw rodzice powinni mieć pod opieką zabawki swoich dzieci, a przede wszystkim powinni mieć pod opieką dzieci w trakcie zabawy.
I to nie wystarczy pokropić wodą święconą i niech się dzieje wola nieba, bo jak pokropione wodą święconą, to ani dziecko nożem się nie potnie, ani poświęconej baterii nie połknie, bo anioł stróż go pilnuje. Cytuję, ksiądz Dominik mówi, zdaję sobie sprawę, że mogę brzmieć jak jakiś średniowieczny czarnoksiężnik. No cóż, no dokładnie tak ksiądz brzmi, jak czarnoksiężnik. I niestety dokładnie takie myślenie czarnoksiężnika, a nie katolickiego księdza ksiądz promuje. Cytujcie, ale uwierzcie mi, że ten świat, o którym ja mówię, jest dla mnie bardziej realny niż ten, który oglądam fizycznymi oczami. Tutaj ktoś zwrócił uwagę, że jestem teologiem, a nie psychologiem. Jestem dziennikarką i mam kontakt z wieloma specjalistami, więc o niektórych rzeczach mogę mówić, no ale kompetencji do tego, żeby wystawiać diagnozę księdzu Dominikowi na podstawie tego zdania też nie mam. Cytuję dalej. Przestrzeń może być też przeklęta. Najczęściej, jeśli w tych miejscach dokonywały się na przykład seanse spirytystyczne, jakiś dom, mieszkanie, pokój, wywoływanie duchów, wróżenie, stosowanie rytuałów magicznych, a czasami mogą być przeklęte przez ciężkie grzechy wykonywane w tym domu, szczególnie przez grzechy samobójstwa i morderstwa. Przychodzi do mnie kobieta, młoda matka i mówi, coś dziwnego dzieje się z moim dzieckiem kilkunastomiesięcznym. Przeprowadzili się do nowego mieszkania i od tego momentu dziecko dzień i noc płacze, histeryczny płacz, boi się. Lekarz mówi, że dziecko zdrowe. Przyszedłem do tego mieszkania, zapytałem sąsiadów, czy wcześniej mieszkali tam dziwni ludzie. Czy działy się tam rzeczy, które niepokoiły sąsiadów? Okazało się, że tak, że tam była melina alkoholowo-narkotykowa, często w nocy żona mężczyzny, popili, poćpali, mąż się znęcał nad żoną, ona potwornie krzyczała z bólu, nieraz udawało jej się uciec z domu, szukała schronienia u sąsiadów, udało się ich wyeksmitować. Dziecko bardzo płakało w łóżeczku, a sąsiadka powiedziała, że to właśnie w tym miejscu mąż znęcał się nad swoją żoną. Sąsiadka zapewne często bywała w melinie albo miała zainstalowaną kamerę. Więc w tym miejscu odprawiłem mszę świętą, przepraszając Pana Boga za wszystkie grzechy mieszkańców tego domu, aby krew Jezusa całkowicie zanurzyła to mieszkanie. Poprosiłem aniołów stróżów i świętego Michała Archanioła, żeby przejęli całkowicie tę przestrzeń i oczyścili ją z wszelkich wpływów mocy ciemności. Cóż my tu mamy z teologicznych bredni i nauczania, które nie jest katolickie? Po pierwsze, mamy tutaj grzech czy skutki grzechu przechodzące z pokolenia na pokolenie na obcych ludzi i bez osobistej winy. Przez miejsce, którego historii nawet nie znasz. Potężna moc grzechu? Słabiutki, dziwny Bóg. Po drugie, skąd wiesz, że w miejscu, w którym jesteś w tej chwili, gdziekolwiek jesteś, ktoś nie przelał czyjejś krwi? Ja wiem, że nie ty i nie w poprzednim pokoleniu, ale może 100 lat temu, a może 500 lat temu, a może 1000 lat temu, jak Chrobry tutaj wyrzynał tych, co nie chcieli wiary chrześcijańskiej przyjąć, jak w Gnieźnie. Kiedy to się dezaktywuje, ta moc? Kiedy ona się rozmywa? I jaki dziwny byłby Bóg, gdyby to właśnie było kryterium błogosławienia nam albo przeklinania? Gdyby to było kryterium naszego szczęścia albo nieszczęścia. Jakie to byłoby zbawienie i na co jest zmartwychwstanie Jezusa, jeżeli szatan może obejmować przestrzenie i szkodzić przez te przestrzenie niewinnym ludziom, którzy nigdy intencjonalnie nie wybrali zła? Jaki to byłby Bóg, jeżeli szatan przez miejsce mógłby szkodzić niewinnym dzieciom? Zatem, według mnie, kryje się dobrze zamaskowana, ale w istocie niewiara w to, że zbawienie już się dokonało, że Jezus już zwyciężył. Bo ja mam takie poczucie, że my tu wciąż musimy walczyć, jakby Jego nie było. Jakby nie było tej ostatecznej rozgrywki. Jakby nie było już zmartwychwstania. I pomijam fakt, że kupili mieszkanie po melinie i w ogóle nie wiedzieli, że to była melina. Nie? Cudownie przestała być meliną. Nieważne. Może byli tylko lokatorami.
Cytuję, następnie poprosiłem, żeby ta cała rodzina oddała się Matce Bożej i poprosili, żeby Matka Boża ustanowiła swoje królestwo w tym mieszkaniu. Wszystko trwało około godziny, pożegnałem się, poszedłem do siebie, na drugi dzień o 6:30 msza święta rano, patrzę, tam siedzi ta mama. Jeszcze dobrze nie skończyłem mszy, a już mama przybiegła i zaczęła wołać, proszę księdza, moje dziecko śpi już 12 godzin i ani razu nie płakało. No dobra, tu się czepiam, wiecie, że czasem jestem złośliwa, nie zarzucam księdzu, że konfabluję, nie jestem mamą, ale panie, które są mamami, to pewnie lepiej powiedzą, czy jeżeli mają dziecko, które im wyło przez kilka miesięcy i pierwszej nocy, którą to dziecko przesypia spokojnie, to one są w stanie o 6 rano biec na mszę świętą do kościoła, żeby się pochwalić, że dziecko nie płakało. No nie wiem. Co tu jest, proszę Państwa, w tym nauczaniu problemem? Problemem jest to, że my tak naprawdę nie mamy tu wolnego wyboru. Nasza wolność ogranicza się tylko do wyboru magicznych działań, do zapobiegania albo do chronienia się jakiegoś magicznego. To nie my podejmujemy dobre albo złe decyzje w życiu. To zło w nas wchodzi, a my tą magią możemy tylko je odpychać i przyciągać dobro. Dobro i zło nie są jakimś naszym aktem, nie są naszym wyborem według tego nauczania. Co więcej, wpływa na nas, na nasze życie nie nasza intencja i nie nasz wybór. Na nasze życie nie wpływa Bóg. Na nasze życie najbardziej wpływa czyjaś intencja zaszkodzenia nam, mimo naszej woli, bez wiedzy naszej. Bóg w tym nauczaniu jest słabiuteńki. Zbawienie i jest nieskuteczne. W świecie trwa ciągła walka równoważnych sił i dobra, błogosławieństwa i przekleństwa, a my się miotamy między nimi i wygrywa akurat przez chwilę nie zmartwychwstanie Jezusa, tylko to, po co akurat sięgniemy. Medalik albo chińskie przeklęte majtki. I od tego zależy nasze zbawienie, a nie od zawierzenia Jezusowi. I ja teraz przeczytam Państwu definicję myślenia magicznego. Myślenie magiczne to jest pojęcie z zakresu psychologii i psychiatrii, które określa taką treść rozumowania, w którym, w naszym przekonaniu, myślenie jest tożsame z działaniem. Na przykład życzenie komuś śmierci powoduje w przekonaniu naszym, że ten ktoś umiera. Innym przykładem może być myślenie w rodzaju, kiedy przechodzę koło latarni, no to powoduje, że ona gaśnie, chociaż inni przechodzą i ona też gaśnie i w ogóle nam to do głowy nie przychodzi. Myślenie magiczne może skutkować na przykład wymyślaniem jakiejś nowej mowy, poezji, języka, swojego własnego świata, który jest bardziej realny. Charakteryzuje się życzeniową oceną rzeczywistości oraz związaną z tym wiarą w zabobony, które mają na celu zapobiegać nieszczęściom. Jest takim przekonaniem, że myśl może oddziaływać na przedmioty oraz zdarzenia, że myśl może wywoływać skutki fizyczno-chemiczne, że procesy psychiczne posiadają moc sprawczą. Ja mam wrażenie, że tutaj mamy do czynienia z własną poezją, własnym światem, z widzeniem realnym, bardziej realnym niż fizycznymi oczami, słyszeliśmy to. I mamy myślenie życzeniowe, jeżeli wiem, że kot jest dany z przekleństwem. Jeżeli uwierzę w to, że w tym kocie jest przekleństwo, to będę widziała wszystkie jego szalone i podejrzane zachowania i będę je w tym kluczu interpretować. Co jeszcze jest w definicji? To, że to myślenie magiczne charakteryzuje myślenie przedoperacyjne u dzieci, myślenie cywilizacji prymitywnych, ale też myślenie w schizofrenii, zaburzeniach i w nerwicy natręctw. I może być też mechanizmem obronnym, który daje nam takie złudne poczucie kontroli nad rzeczywistością, jeżeli inaczej nad tą rzeczywistością nie jesteśmy w stanie zapanować. To myślenie w nerwicy polega właśnie na takim przeświadczeniu, że wykonywanie pewnych czynności obronnych obroni nas przed jakimś bliżej nieokreślonym niebezpieczeństwem. Jeżeli tych czynności zaniechamy, no to mamy dyskomfort. Mam takie wrażenie, że u grupy osób, które takie lęki, natręctwa mają, generalnie problemy z oceną rzeczywistości czy z dojrzałością, ksiądz
zamiast terapii, czy leczenia, czy pomocy, podtrzymuje ten rodzaj myślenia, że karmi go, dodając pseudoreligijne uzasadnienia, które nie mają podstaw w Ewangelii i nie mają uzasadnienia i podstaw w tradycji Kościoła. Dodaje własną interpretację duchowego świata, który sam poznał i nam opowiada, co poznał. Nie ma tam zawierzenia Bogu, który już nas zbawił. Jesteśmy zdani na siłę jakiejś mocy, przed którą może nas obronić wykonanie jakiegoś gestu, jakiegoś rytuału. Jest taki psychoterapeuta, nazywa się Igor Pietkiewicz. On prowadził naukowe badania nad zjawiskiem opętania. I to były badania prowadzone w wielu kulturach, żeby to nie było, że tylko w Polsce i tylko chrześcijańskie, w różnych krajach, w różnych kulturach. Robiłam z nim teraz rozmowę do miesięcznika W drodze. Nie będę jej zdradzała przed publikacją, ale proszę sięgnąć do innych tekstów Igor Pietkiewicz, innych rozmów publikowanych wcześniej. Pan sporo o tych swoich badaniach opowiadał. One nam mogą trochę poszerzyć perspektywę spojrzenia na złe duchy, które właśnie czają się absolutnie w każdym kącie i czają się, żeby nas porwać za grzechy obcych ludzi sprzed 100 lat. W ogromnym uproszczeniu, proszę Państwa, bo te teksty pana doktora można znaleźć. Po pierwsze, opętania występują we wszystkich kulturach. Są różnie interpretowane, to znaczy w każdej kulturze, jeżeli człowiek zachowuje się dziwnie, to jest to przypisywane temu, że coś z zewnątrz w niego wstąpiło. I tutaj pada wprost zdanie kogoś, kto bada to naukowo. Egzorcyzmy to jest przyjęty kulturowo alternatywny sposób radzenia sobie z trudnościami. Dlaczego alternatywny? Ano dlatego, że medycyna potrafi wyjaśnić, co to jest, co wstąpiło. Pan doktor, prowadzący badania nad tym od 25 lat, w ciągu 25 lat pracy zawodowej, ani on, ani nikt z jego zespołu, ani żaden egzorcysta, który z nim współpracował, nie spotkał w żadnej kulturze żadnego opętanego, który prezentowałby zachowania niewytłumaczalne z punktu widzenia medycyny. 25 lat, przy czym on mówi w wielu wywiadach, że chciałby spotkać, bo jest tego ciekawy i wtedy z pokorą by przyznał, nie rozumiem. Wszystkie przypadki, z którymi się spotykał, były wytłumaczalne. Mówi o tym, że ludzie uczą się opętania. Mówił o tym, że nie ma osób opętanych, które byłyby niewierzące. Nie ma osób tych, których postrzegamy albo uważają, że są opętane, którzy by nie widzieli filmów, nie czytali opisów i nie interesowali się tym. Mówi o tym, że opisy symptomów opętania, kiedy czytają je klinicyści, czy kiedy ci ludzie trafiają po prostu do lekarzy, to lekarze diagnozują zaburzenia dysocjacyjne, psychozę, syndrom stresu pourazowego i wiele, wiele innych zaburzeń. To są ludzie po traumach, to są często ofiary przemocy w dzieciństwie, ofiary zaniedbania, wykorzystywania seksualnego. Nawet takie rzeczy jak całkowity bezwład, czy jak nadludzka siła są wytłumaczalne i ludzie pracujący w szpitalach psychiatrycznych dobrze o tym wiedzą. Inna grupa ludzi uznawanych kulturowo, religijnie za opętanych, to jest, są też ludzie, którzy przeżywają, pan doktor mówi o wewnętrznych konfliktach, kiedy w tym opętaniu mogą wyrazić swoją drugą stronę, swoją wściekłość, złość, nie narażając się na społeczne konsekwencje odrzucenia. W końcu to nie on mówi to, co złe, a to zły duch przez niego mówi. To są ludzie, którzy mają często problem z regulowaniem emocji. Gdzieś się muszą wywrzeszczeć, ale że mi jest głupio, to znaczy, że coś mnie opętało. Są też opętani, którzy są po prostu osobami neurotycznymi, z chorobami somatycznymi, które szukają sensu dla swoich niepowodzeń i oni nie mają jakichś nagłych zmian osobowości, ale na przykład mają obniżony nastrój i zastanawiają się, czy te niepowodzenia i to działanie sił nieczystych to nie jest aby, no właśnie, czy to nie jest aby działanie sił nieczystych. I pan doktor mówił, dla mnie to też było uderzające i trudne na początku, że niektórzy chcą być opętani, albo lubią być opętani. Że kiedy słyszę, że ktoś chodzi co miesiąc na egzorcyzm, to chyba o takich ludzi tutaj chodzi.
że takie uznanie się za opętanego i chodzenie na egzorcyzm jest łatwiejsze niż praca nad sobą, niż podjęcie psychoterapii, niż próba ogarnięcia swojego życia. I to jest trochę zrzekanie się odpowiedzialności za swoje życie. Uciekamy wtedy do rytuałów, które mają być odpowiedzialne. My nie musimy, to ten rytuał to za mnie zrobi. Proszę poczytać, można to też sobie samodzielnie poskładać z tym, co słyszeliśmy u księdza Dominika. Ja naprawdę chciałabym wierzyć, tak jak któraś z pań tutaj pisała, że przed podjęciem jakichkolwiek działań uzdrowieńczych czy egzorcyzmów ksiądz Dominik odsyła najpierw tych ludzi do psychologa i do psychiatry. I dopiero wtedy, kiedy lekarze stwierdzają, że temu człowiekowi nic nie jest medycznie, albo dopiero wtedy, kiedy ci ludzie stwierdzają, ok, będziemy leczyć, ale ksiądz może wspierać go duchowo, dopiero wtedy przeprowadza to, co nazywa egzorcyzmami. Ufam, że nie robi tego bez porozumienia z lekarzami i bez konsultacji z lekarzem przedtem. Chciałabym ufać, że to nie jest takie proste, że to jest cyniczne podsycanie w ludziach lęku, że to jest karmienie ludzi nieewangelicznym przekazem o mocy złych duchów, po to, żeby się czuć potrzebnym albo żeby mieć władzę nad nimi. Tak naprawdę chciałabym w to wierzyć. Jednego jestem pewna. Ten fragment nauczania, z którym mieliśmy do czynienia, nie jest nauczaniem Kościoła katolickiego. Jeżeli ktoś z powodu takiego nauczania czuje do Kościoła niechęć, jeżeli uważa, że to wszystko są brednie i jeżeli się czuje traktowany jak idiota, to ja uspokajam. I ktokolwiek myśli, żeby z powodu takiego nauczania od Kościoła odejść, to naprawdę proszę poczekać. Ksiądz Dominik karmi tutaj Państwa własną interpretacją, a nie czystą Ewangelią i katechizmem. To jest uzależnianie od siebie, karmienie lękiem, karmienie poczuciem bezradności, karmienie prostymi przepisami, ale Jezus tak nie uczył i Kościół tak nie uczy. Proszę być spokojnym. Proszę się karmić Ewangelią i Eucharystią, a wtedy będziemy bezpieczni. Jezus zmartwychwstał po to, żeby dać nam życie i nikt nam nie może tego życia odebrać, jeżeli sami świadomie i dobrowolnie się tego nie wyrzekniemy. Zwolennicy takich opowieści, jakie opowiada ksiądz Dominik, tutaj będą często przywoływali ten słynny opis wypędzenia złego ducha, który wszedł w świnie. Rzadko wtedy sięgają po taką tę pierwszą interpretację świadków, ojców Kościoła, którzy mówią, dlaczego Jezus to zrobił. Dla nich ten obraz był obrazem tego, że sam zły duch nie może przejąć kontroli nawet nad zwierzęciem, jeżeli Bóg na to nie pozwoli, bo całe stworzenie jest w ręku Boga. I zobaczcie, jakie to jest w gruncie rzeczy bliskie temu, co mówi ten psychoterapeuta, że nie widział takiego przypadku, że to są choroby, a to nie zły duch. Bóg nie daje dostępu złym duchom, jeżeli my sami tego nie zrobimy. Jesteśmy w ręku Boga. I dopóki sami od Boga świadomie i dobrowolnie nie odejdziemy, On nikomu nie da nad nami władzy. To On jest tutaj Bogiem, to On jest Panem, to On jest zwycięzcą. Amen, tego się trzymajmy. Znowuż brzmiałam jak kaznodzieja. Dość. Kto uważa, że ta wiedza mu się przyda, kto chciałby więcej, może zostać patronem programu, może go wspierać w serwisie Patronite. Prosta rejestracja, parę złotych miesięcznie. A satysfakcja, że te programy przede wszystkim to jest Państwa zasługa. Też miejsce w grupie patronów, gdzie się dzieje więcej niż tutaj. Proszę też o lajki, o udostępnienia, łapkę, subskrypcję na YouTubie i co tam jeszcze można zrobić, żeby docierać dalej. My się widzimy w najbliższy czwartek. Spokojniej. Emocji nie zabraknie, ale to będą inne emocje. Będziemy rozmawiali i o kapłaństwie kobiet, i o kobiecie księdzu z Tomaszem Maćkowiakiem na temat jego książki o Ludmile Jaworowej. Ja ją połknęłam i będzie o czym rozmawiać. Zapraszam w czwartek o 21.15. To był program Reportaż z Wycinków Świata. Monika Białkowska. Dobrej nocy.